1 września 1939 roku Niemcy atakiem na Polskę rozpoczęły II wojnę światową. Od pierwszych dni wojny stosowano terror na niespotykaną wcześniej skalę. Mordowano jeńców wojennych i cywilów. Rozstrzeliwano przedstawicieli inteligencji, kościoła i polskich Żydów. To jest początek masowej zbrodni. Prześladowania Żydów szybko przyjęły wyjątkowy charakter. Getta, głód, mordy stały się codziennością. Jednak najgorsze miało dopiero nadejść. W 1942 roku Niemcy wcieliły w życie plan systematycznego mordowania Żydów na terenie Generalnego Gubernatorstwa. W czasie kilkunastu miesięcy zamordowano około 1 800 000 Żydów. Plan ten otrzymał kryptonim Aktion Reinhardt. Nie sposób sobie wyobrazić przedwojennej Polski bez Żydów. Przechodniów w strojach charakterystycznych dla ortodoksyjnych wyznawców judaizmu zobaczymy na większości wielkomiejskich zdjęć z epoki. Polscy Żydzi współtworzą w tamtym czasie elity artystyczne, intelektualne i biznesowe II Rzeczypospolitej. Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Bruno Schulz to nazwiska, które weszły do kanonu polskiej literatury. Urodziłam się w Warszawie przy ulicy Krochmalnej. Pochodzę z rodziny żydowskiej. Ulica Krochmalna 15, odcinek od ulicy Rynkowej do Ciepłej, w samym śródmieściu Warszawy. To byli handlarze, tam byli starzy skrzypkowie, stare piosenki, zapomniane już dla całej ludzkości. To byli starzy Żydzi, którzy chodzili z bańkami i sprzedawali parówki i kosze z grochem ugotowanym i posypanym pieprzem, co bardzo chętnie wszyscy jedli. I bajgle żydowskie, bubliczki. To jest dla mnie szalenie barwny. Niezapomniany świat. W 1939 roku mniej więcej co dziesiąty obywatel Polski był Żydem. Tymczasem w Niemczech od początku lat 30. za sprawą nazistów narastał terror wobec Żydów, a od 1933 roku, czyli od momentu dojścia Hitlera do władzy, zaczął jeszcze przybierać na sile. W przededniu II wojny światowej na terenie Niemiec obowiązywały już skrajnie antysemickie ustawy norymberskie i funkcjonowały obozy koncentracyjne dla przeciwników politycznych, w których osadzano także Żydów. Żydzi byli pozbawiani praw i zmuszani do emigracji. Część z nich szukała zresztą schronienia w Polsce. Ale najgorsze miało dla nich dopiero nadejść, podobnie jak dla Polski. Pierwszego września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę. At September 39, most of the Jews tried to protect homeland, to protect Poland, and they really thought that they fighting with their Polish neighbors, against the same enemy. W szeregach wojska polskiego walczyło około 120 tysięcy Żydów. Ponad 30 tysięcy z nich oddało życie za swój kraj, Polskę. Pierwsze prześladowania Żydów rozpoczęły się natychmiast po wkroczeniu do Polski Wehrmachtu. Początkowo miały one charakter rozmaitych upokorzeń, na przykład w postaci zmuszania Żydów do rozmaitych poniżających prac, łamania zakazów i nakazów koszerności, czy też publicznego obcinania im brud. W czerwcu 1941 roku Niemcy zaatakowali Związek Sowiecki. Radziecka obrona była początkowo błyskawicznie przez nich przełamywana, więc pod niemiecką kontrolą bardzo szybko znalazła się wschodnia część Polski, dotąd kontrolowana przez Sowietów. Kwestia masowej zagłady ludności żydowskiej ukonstytuowała się mniej więcej po połowie 1941 roku, czyli już po ataku III Rzeszy na Związek Sowiecki.
kiedy za armią, za Wehrmachtem podążają grupy operacyjne, tak zwane Einsatzgruppen. Einsatzgruppen, czyli grupy specjalne, służby bezpieczeństwa i policji bezpieczeństwa. Ich zadaniem było mordowanie ludzi uznanych przez Niemców za elementy niepożądane, co sprowadzało się przede wszystkim do dwóch kategorii osób: sowieckich urzędników, uznawanych za komunistów, i Żydów. Między październikiem a listopadem 1941 roku, gdy panuje taka euforia ze zwycięstw, że ta wojna szybko się skończy, zapada decyzja, żeby znacząco rozszerzyć tą skalę mordu. I do końca grudnia 1941 na miejscu w egzekucjach ginie od 500 000 do 700 tysięcy Żydów zamordowanych, całe wspólnoty, czym dalej na wschód. Jednym z głównych powodów stworzenia miejsc do przemysłowej zagłady Żydów była dbałość o zdrowie psychiczne uczestniczących w mordach żołnierzy. Masowe egzekucje były również niepraktyczne, trwały zbyt długo, stwarzały problemy organizacyjne, zużywały amunicję, a dodatkowo pozostawiały wielu świadków i dowody zbrodni. Dlatego też szef SS Heinrich Himmler zlecił opracowanie metody eksterminacyjnej, do przeprowadzenia której potrzebna była minimalna liczba niemieckich żołnierzy i pozwalającej na zatarcie śladów. W sumie we wszystkich trzech obozach przez cały okres ich istnienia przywinęło się nie więcej niż 200 SS-manów. Wyższym dowódcą SS i policji w dystrykcie lubelskim był SS-Brigadeführer Odilo Globocnik, Austriak, były gauleiter Wiednia, fanatyczny nazista, a przy okazji ulubieniec Himmlera, który go pieszczotliwie nazywał Globusem. Już na jesieni 1941 roku w miejsce obozów pracy na Lubelszczyźnie Globocnik zaczyna przygotowywać strukturę obozów śmierci. Dostaje na to bezpośrednią zgodę od Himmlera. Ta zgoda dotyczy wymordowania Żydów zamieszkujących dystrykt lubelski. Operacja nazwana później Aktion Reinhardt rozpoczęła się w nocy z 16 na 17 marca 1942 roku. Deportacją Żydów z getta w Lublinie do obozu zagłady w Bełżcu. Celem akcji było wymordowanie ludności żydowskiej z pięciu dystryktów Generalnego Gubernatorstwa: warszawskiego, radomskiego, krakowskiego, lubelskiego i galicyjskiego. Pod koniec 1942 roku akcję rozszerzono na wcielony do Prus Wschodnich okręg białostocki. W ciągu dosłownie kilkunastu miesięcy Niemcy wymordowali 1 800 000 Żydów, głównie obywateli polskich w trzech specjalnie do tego zbudowanych miejscach zagłady: Treblince, Sobiborze, Bełżcu. Spośród wysłanych do tych obozów zagładę przeżyło zaledwie kilkaset osób. Niemcy kolejno, według przygotowanego w sztabie Globocnika planu uwzględniającego wydajność ośrodków zagłady, dostępność sił koniecznych do nadzorowania i zabezpieczania takich akcji i możliwości sieci transportu kolejowego, likwidowali getta w Warszawie czy Białymstoku, jak i lokalne getta utworzone w wielu polsko-żydowskich sztetlach na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Przeciętnej długości pociąg z transportem ofiar Holokaustu składał się z około 50 wagonów. W każdym z nich stłaczano od 80 do nawet 120 osób. Transport niejednokrotnie trwał po kilka dni. Część ofiar umierała już w wagonach, z pragnienia, wycieńczenia i niedostatku powietrza. Natychmiast po otwarciu wagonów ofiary pędzono na plac wyładunkowy. After finished cutting the head, they told us to go out. And while still on the way back to the camp, our bags were ahead already the motor, the gas motor, walking pretty high. And not on the gas motor, the scream. We started very loud, like very loud. Even louder than the motor. They had a big motor there later, about 50 minutes down until quiet was. This was Sobibor. They're packed inside, they have one gas chamber, they're packed inside four. They kiss, they throw out on the head. And this took, I don't know, about 20 minutes or 25 minutes, and it was finished. The Germans, they had free will, they could do anything, and they did. They had, that was their biggest pleasure.
to tell each other that we killed one of the SS's called told once that he could kill. He had a very big whip made that he could kill a Jew in 10 whips instead of a 40 for somebody else or 50. W Treblince Niemcy zamordowali od 750 do 900 tysięcy polskich Żydów, co czyni to miejsce największym grobem polskich obywateli. W Bełżcu około 450 tysięcy, a w Sobiborze od 170 do 250 tysięcy. Natomiast to nie są wszystkie ofiary akcji Reinhardt. Trzeba tutaj by powiedzieć o tym, jak dostarczano, jeżeli tak w ogóle można powiedzieć, tych ludzi do obozów zagłady, jak ewakuowano getta, czyli jak zmuszano ludzi do tego, żeby wsiedli do pociągów, które wiozły ich na śmierć. I ten proces już powodował, że bardzo wielu ginęło od razu. Oczywiście tych, którzy nie mogli z przyczyn choćby zdrowotnych czy wiekowych zostać do tych pociągów skierowani, ci byli zabijani na miejscu. Wszystkich tych, którzy próbowali uciec, którzy próbowali się schować, którzy próbowali stawić opór, też zabijano na miejscu. Stąd dzisiaj przyjmujemy, znając te realia prowadzenia tych działań, że w ten sposób zginęło dalsze 300 tysięcy ludzi. Czyli ta wielkość, którą najczęściej się podaje i najczęściej się spotyka, to jest 1 800 000 ludzi. Skala ludobójstwa Aktion Reinhardt była porażająca. Jeszcze nigdy w historii żaden naród nie dążył do całkowitej, zaplanowanej na przemysłową skalę fizycznej eliminacji drugiego narodu. W naznaczonej niebywałym terrorem rzeczywistości okupacyjnej Polacy nie mieli żadnych szans pomocy Żydom na masową skalę. If a Pole was captured who had saved a Jew, they met the same fate as the Jew did. A Gentile Pole, it did not happen to a Gentile French or Belgium or Holland. They would send them to concentration camps, but the punishment was not as great as the Pole had received. And there were 50,000 known Jews living on the other side. Out of 50,000, there must have been at least 100,000 non-Jews who were helping, because you needed a minimum of two to help one, to, you know, one person. So they already have 100,000, which is quite a number. Niemiecka polityka wobec Polaków polegała na okrutnych represjach. Za pomoc Żydom groziła kara śmierci nie tylko pomagającemu, ale i jego rodzinie. Polskie państwo podziemne zajęło jednoznaczne stanowisko. Za wydawanie i okradanie Żydów, tak zwane szmalcownictwo, konspiracyjne sądy wydawały wyroki śmierci. Trudności z tropieniem sprawców nie były w stanie skutecznie odstraszyć przestępców. Jednocześnie podjęto obowiązek poinformowania świata o zagładzie. Misja została powierzona emisariuszowi Janowi Karskiemu. W przebraniu wprowadzono go na teren getta warszawskiego i obozu tranzytowego w Izbicy, który początkowo błędnie identyfikował jako Bełżec. Karski przedarł się do aliantów i stanął przed prezydentem Stanów Zjednoczonych ze słowami żydowskiego lidera Leona Feinera. Cały nasz naród będzie zniszczony. Nieliczni mogą być prawdopodobnie uratowani, ale los 3 milionów Żydów jest przesądzony. Temu nie zapobiegnie żadna siła w Polsce, ani polskie, ani żydowskie podziemie. Odpowiedzialność za to złóż pan na barki sprzymierzonych. Mr. President, the situation is horrible. Without the outside help, the Jews will perish in Poland. So now his answer. Do I understand correctly, young man, that before the war, Poland was essentially an agricultural country? I had no chance, except my initial statement, to tell you, Mr. President, listen to me. Well, you don't speak to the President of the United States. No Jewish problem was mentioned until the end of the conversation, which lasted 1 hour 20 minutes.
Globocnik, odpowiedzialny za szef sztabu akcji Reinhardt, zdążył popełnić samobójstwo. Nigdy nie stanął przed wymiarem sprawiedliwości. I oczywiście możemy mówić o takim ścisłym kierownictwie, ale przecież też w ośrodkach akcji Reinhardt służyło cała rzesza, może nie było ich tak wielu, tak? Natomiast jest cała grupa tak zwanych szeregowych funkcjonariuszy, którzy też nie zawsze, bardzo często nie zostali po wojnie w żaden sposób pociągnięci do odpowiedzialności, albo ta odpowiedzialność była niewspółmierna do tego, co rzeczywiście robili w okresie II wojny światowej. Celem Niemców było zarówno wymordowanie Żydów, jak i zatarcie wszelkich śladów po ich istnieniu. Niemcy burzyli więc synagogi i jeszywy oraz żydowskie cmentarze, wykorzystując macewy, czyli nagrobki, na przykład do celów budowlanych. Tym samym nieodwracalnie zmienili zarówno strukturę polskiego społeczeństwa, jak i nawet krajobrazy polskich miast i miasteczek. Polscy Żydzi zostali w pełnym tego słowa znaczeniu wyrwani przez Niemców ze swej ojczyzny. Pozostała po nich dojmująca pustka i dokumenty świadczące o tym, że byli ofiarami największej zbrodni w historii ludzkości. To jest ogromna strata dla całej kultury światowej, że ta kultura znikła z powierzchni ziemi dla ludzi, dla przyszłych pokoleń nieistotna. Nie wiem, co z niej zostało. To bardzo szkoda. Warsza Mai, ze sobą.